Pasztet opolski, gulasz węgierski, śledź podwędzany, gołąbki w sosie, pieczywo chrupkie, sorbowit, kompot z szarej porzeczki, i sok pomidorowy. Lubi pan sobie pomarzyć, panie Suchku, prawda? I rysy. Mieszanka podbawelska, serwoletka, masło roślinne. Ślinka leci, prawda? Jarzyny mrożone, ogórki konserwowe, dwie paczki zapałek. No, z grubsza wszystko. Tak to wygląda, słowo honoru. Co tak wygląda, panie Sułku najsłodszy? Cio, zrobiłem spis rzeczy. Właśnie widzę, prawda? Rzeczy koniecznych, niezbędnych i łatwych w użyciu. Łatwe w użyciu są też zupy w torebkach. Rany boskie, zapomniałem o zupach. No więc właśnie. Tak. Grzybowa, mięsna, grochowa, barszcz biały, barszcz czerwony. A rosołu z wermiszelem nie zapisze pan? No oczywiście zapiszę. Rosół z wermiszelem. Co to jest wermiszel? To jest oczywiście... To znaczy sądzę... Nie wie pani. Nie, panie Sułku. Nie wiem, co to jest wermiszel, ale wiem, że pan lubi taki rosół. Zapiszę go podwójnie. O, dwa rosoły z wermiszel. A budyń? Budyń też jest dobry. O, oczywiście. I kisiel z czarnej porzeczki, i galaretka wielosmakowa, i oczywiście krakersy. Zapomniałem o krakersach. Niech pan zapisze brydżowe. Są pyszne podobno. I oranżada w proszku. Przepadam za oranżadą. Słowo honoru. No, no, dość tego. Więcej mi się nie zmieści, cholera jasna. Więc niech pan weźmie drugą kartkę. Co tam? Raz się żyje, prawda? Ale nie o to chodzi. Więcej mi nie wlezie do worka. Do jakiego znowu worka? A do tego. To nie worek, panie Sułku, jedyny. Cicho. A co? To spodenki gimnastyczne gajowego Maruchy. Och, zaszłam w nich omyłkowo nogawki. Teraz rzeczywiście przypominają worek. Chociaż w gruncie rzeczy to spodenki gajowego. No i to świetnie. Mniejsza o nazwę, przydadzą się. Ja nie wiedziałem, że gajowy ma takie duże spodenki. No w tym wypadku jest mi to na rękę. Od miesięcy poszukiwałem dużego worka, słowo honoru. A po co panu worek, panie Sułku? Muszę przecież w coś zapakować się z tym wszystkim. Z czym wszystkim? No z tymi produktami żywnościowymi, które sobie spisałem. A skąd pan je weźmie, panie Sułku? O, chyba nie pójdzie pan kraść. Dobrze pan wie, że w Supersamie ustawili teraz kamery telewizyjne. Wiem ci. Które wyśledzą pana, panie Sułku jedyny. Nie jestem idiotą, żeby kraść. Jeszcze nie zwariowałem, cholera jasna. Pójdę i kupię, jak normalny człowiek. Znalazłem pieniądze. To świetnie. Gdzie, panie Sułku? No bardzo blisko. I ile tego było? 160-40. To sporo. No i do tego portmonetka. Niech pan pokaże. No, to ta jest. A, z prawdziwej sztucznej skóry. Bardzo porządna. No, chce ją pani? Nie śmiem prosić. To przecież pan ją znalazł. No i niech ją pani bierze. Naprawdę? Och, trudno mi uwierzyć. Ale nie mówmy już o tym. Po prostu daję ją pani, jak gdyby nigdy nic. Daję pani tę portmonetkę z prawdziwej sztucznej skóry, ponieważ mnie jest taka portmonetka niepotrzebna. Nie używam takich portmonetek, ponieważ ich nie lubię. Dlatego daję ją pani, odejmując sobie od ust. Nigdy, panie Sułku, nigdy człowiek nie wie, jakie to go może niespodziewanie spotkać szczęście, prawda? No, czy ja pomyślałam kiedykolwiek, że dostanę pewnego uroczego dnia od pana w prezencie cokolwiek? A tu rachciach i portmonetka. No. No i nie mówmy już o tym, cholera jasna.
Żałuję, że ją pani dałem. Kto daje i odbiera? Ale nie odbiorę jej pani, niech się pani nie boi. Dałem i trudno. Szkoda ogólnie. A czego panu szkoda, panie Sułku, jedyny? No portmonetki oczywiście. No dlaczego ja jestem taki idiota? No, co za bałwan ze mnie? Co mnie podkusiło? Cholera jasna. A widzę, że nie może się pan pogodzić ze stratą tego głupstwa. Głupstwa? To wartościowy przedmiot. Piękna jest ta portmonetka. Tfu! Co za głupek ze mnie. Miałbym sobie portmonetkę. Wiem, co zrobię. Co? Dam ją panu na urodziny. Dobrze. A kiedy właściwie są pana urodziny, panie Sułku? Jutro. Albo nawet i dzisiaj. Tak. Dzisiaj. A oto prezent i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No i dziękuję. Cholera. Zdrowia. Co jest? Szczęścia. Pomyślności. Cicho, co jest? Wyników w nauce. Tylko bez tego. Ale już, no już. Bez całowania. Niech się pani odsunie. No duszno mi. Wychodzę. Dokąd, panie Sułku, kochany? Cicho, to super samo słowo honoru. Pasztet do Polski, gulasz węgierski, śledź podwędzanej gołąbki w sosie. Kiedy pan Sułek dochodził już do końca smakowitej listy, wszedł stroskany Gajowy Marucha. Gajowy jednym susem rzucił się w stronę naszego bohatera, wyrywając mu z rąk znajomą portmonetkę. Poprzedniego dnia wracającemu z nocnego sadzenia drzew Gajowemu wypadło z kieszeni to...